Wojna na Ukrainie zakończy się na początku 25 roku. W związku z tym myślę, że w przyszłym roku będą się wszyscy przygotowywali do odbudowy Ukrainy. Co znaczy to, że najpotężne i ciekawe inwestycje będą robione w Polsce przez firmy giganty. Czyli dla Polski, ja uważam, to będzie Eldorado. I to ono się już zacznie najpóźniej jesienią.